Witam Państwa w świątecznym programie mojego programu Lewy Sierpowy w Resecie Obywatelskim. Dzisiaj, jak zwykle, poruszymy temat strajku kobiet i represji nakładanych przez policję na protestujących, bo wydaje mi się ten temat dosyć ważnym i potrzebnym tematem. A porozmawiamy sobie o nim z panią Małgorzatą Besianicką, działaczką Opolskiego KOD-u. Dzień dobry, witam. Z panem Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. oraz z panem mecenasem Jackiem Różyckim. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja bym chciał może, bo pan Jacek wiemy, że jest mecenasem, pan Adam wiemy, że jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a chciałbym się dopytać pani Małgorzaty, czym ona się zajmuje na co dzień. Ja jestem z wykształcenia w ogóle inżynierem ochrony środowiska, a od wielu lat zajmowałam się edukacją językową i dalej się trochę zajmuję, jeżeli chodzi o język angielski, o egzaminy z języka angielskiego. A czy mogłaby Pani opisać swoją sytuację? Bo ostatnio czytałem gdzieś na internecie, że miała Pani sprawę w sądzie. Tak, Bodaj. rzeczywiście. Rzeczywiście, sprawa dotyczyła wydarzeń w maju. W maju, to było dokładnie 3 maja, kiedy właśnie skończył się ta niby narodowa kwarantanna i rząd pozwolił nam wychodzić na spacer. Rząd czy sanepid, nie wiem. W każdym razie otwarto lasy i pozwolono nam wychodzić na spacery, natomiast w dalszym ciągu było to, zresztą tutaj mamy znakomitych prawników, którzy pewnie wytłumaczą, że nie było to nie był to konstytucyjny zakaz, niemniej jednak był zakaz zgromadzeń teoretycznie. No ale pomyślałam sobie, że ponieważ to był bardzo gorący czas, na pewno pamiętacie, że to był ten czas, kiedy były zapowiedziane te wybory kopertowe, tak zwane pocztowe czy sasinowe, jak zwał, tak zwał, które no, były kompletnym zaprzeczeniem demokratycznych wyborów. Miały być zorganizowane przez członka rządu przy pomocy Poczty Polskiej, też zależnej całkowicie od rządu, w zasadzie bez Państwowej Komisji Wyborczej. No, w ogóle jakiś absurd i wiadomo było, że nie będzie żadnej kontroli społecznej nad tymi wyborami. Dlatego było to bardzo, bardzo stresujące i frustrujące dla nas, aktywistów KOD-u i w ogóle ludzi, którzy już od 5 lat protestują przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko niszczeniu demokracji w Polsce. I dlatego musiałam coś zrobić. Nie chciałam, wiadomo, baliśmy się wirusa wtedy może bardziej niż teraz nawet, bo nie znaliśmy jeszcze, nie wiedzieliśmy na ile jest groźny, jak się można zarazić. W każdym razie nie chciałam narażać nikogo i doszłam do wniosku, że zrobię protestacyjny spacer, który ogłosiłam na Facebooku, czyli z kartką, na której, znaczy miałam wiele tych kartek z przeróżnymi hasłami dotyczącymi właśnie tych nieszczęsnych wyborów, które wspólnie wymyślałyśmy z koleżankami i z kolegami z KOD-u. I po prostu poszłam z tymi hasłami na Plac Wolności w Opolu, znane miejsce, żeby zaprotestować. No i okazało się, że w sumie wiele osób powieliło ten mój wpis, czy po prostu sami napisali, że idą też na spacer. No i było nas, nie wiem, no kilkadziesiąt osób na pewno było. Z tym, że zachowywaliśmy odległości, mieliśmy maseczki, rękawiczki i w ogóle pełna kultura. No i w zasadzie nic się takiego nie działo. Nawet nie widziałam w ogóle policji. Policja nie podeszła do mnie, ani nie wylegitymowała mnie. Niemniej jednak po jakimś czasie, po paru dniach dokładnie, otrzymałam pismo z Komisariatu Policji w Opolu, w którym zapraszano mnie, czy można powiedzieć, wzywano na przesłuchanie i oskarżono mnie pod zarzutem zorganizowania nielegalnego zgromadzenia. No więc oczywiście zwróciłam się do naszego wspaniałego obrońcy pro bono, który broni
ludzi w takich sytuacjach, pana Jacka Różyckiego. I właśnie Jacek Różycki wraz z Andrzejem Sieradzkim się moją sprawą zajęli. I nie poszłam w sumie na ten komisariat, bo pan mecenas Jacek Różycki napisał pismo, w którym no nie przyznaliśmy się do winy. No i po prostu sprawa ruszyła swoim torem i została skierowana do sądu. No i efektem tego była właśnie ta sprawa w sądzie, która odbyła się przy udziale mediów. Właściwie to wszystkie lokalne media były i no i potem była rozprawa, potem odczytanie wyroku, na którym sędzia uznał mnie za niewinną zarzutu. No i sama sprawa była dość śmieszna, ale ponieważ pan policjant, który był tam jedynym świadkiem, jedynym jakimś dowodem na to moje przestępstwo, powiedział, że w zasadzie to nie pamięta, co tam było. No i tak jak sąd mu coś tam przypomniał z jego zeznań, no to on powiedział, że okej, tak, no pamięta, że był na patrolu i wszyscy zachowali odległości i mieli maseczki. Także myślę, że był okej. To był taki policjant, który tam nieraz przy naszych demonstracjach spotykaliśmy go, bo tam zabezpieczali, jak zabezpieczała policja nasze demonstracje i był generalnie okej. No ale widać, policja miała takie, a nie inne instrukcje z góry i tak to mniej więcej wyglądało. Także no, był to stres, nie ukrywam, dlatego że szczególnie był stres, jak otrzymałam to pismo i poczułam się znowu jakby jak za dawnych czasów, że jest opresja, że jestem w państwie opresyjnym, że wychodzę, nie robię nic złego i spotyka mnie coś takiego, co oznacza, że będę musiała gdzieś chodzić po komisariatach, po sądach, co dla nikogo nie jest przyjemne, bo no, my, którzy tu protestujemy w KODzie, no to raczej nie mieliśmy nigdy do czynienia od tej strony z wymiarem sprawiedliwości. No i było to nieprzyjemne, szczególnie było mi trudno się tak, znaczy miałam takie nieprzyjemne wrażenie, kiedy wyszłam drugi raz, bo myśmy serię tych spacerów robili. I tak czułam lekki taki opór, ale pomyślałam sobie, że no nie można się dać zastraszyć, ani w ogóle pozwolić, żeby to coś takiego zdominowało w ogóle człowieka, czy jego działanie, więc trzeba iść. No i poszłam na kolejny, na kolejny, na kolejny. No tam jeszcze w międzyczasie spisywali parę osób na tych, ale tylko ja dostałam to wezwanie, znaczy tylko ja dostałam wezwanie do sądu i ostatecznie ta sprawa tylko się w mojej sprawie odbyła. Także tak to się odbyło. No i działamy dalej. Ja muszę się pochwalić, że ja to zostałem wpisany w Pięgierzynie Prośby, ale wezwania żadnego nie dostałem. Teraz jest taka seria, gdzie młode osoby są bardzo często wzywane na komisariat. Na przykład sytuacja u nas w Krapkowicz kolejna, gdzie dziewczyna rok starsza ode mnie weszła do kościoła z banerem, z transparentem. Przed mszą, to jest najciekawsze, jest nagranie z tego zajścia, gdzie jeden z wiernych szarpie tą dziewczynę. To nagranie trafiło do komendy policji w Krapkowicach i komenda zamiast działać przeciwko temu człowiekowi, który zaczął szarpać tą dziewczynę, wezwała w charakterze świadka, ale jakby w sprawie, że ta dziewczyna miała być przestępczynią, bo złośliwie zakłóciła akt religijny. Tak podała policja, ale nic nie zrobiła z tym człowiekiem, który ją szarpał, z tego co przynajmniej policja mówi w mediach i z tego co mi wiadomo. I jak w tej kwestii zapatruje się prawo? Czy na przykład można komendę powiatową policji w Krapkowicach pozwać o po prostu niedopełnienie obowiązków? Może pan Jacek Różycki. Wie pan co? Nie można pozwać komendy, to znaczy komendę można pozwać, tylko nie ma to większego sensu. I komenda nic nie zrobi a propos pani, ponieważ przestępstwo, które być może popełniono na jej szkodę, jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, czyli nie przez komendę, ale pani sobie może sama wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia w tej sprawie i to jest normalne, że policja nie będzie podejmować żadnych czynności, to znaczy normalne, tak powinno być. I akurat w tym przypadku, żeby była jasność, ja nie nazywam postępowania policji czymś normalnym w ogóle, tylko nieściganie tego czynu przez policję, czyli oskarżyciela publicznego w tej sytuacji,
jest całkowicie normalne. Tak powinno właśnie być. To tyle ode mnie. Myślę, że powinniśmy oddać głos panu rzecznikowi, ponieważ to jest dla nas wszystkich zaszczyt, że nas pan rzecznik odwiedził tutaj podczas tej rozmowy. Dokładnie właśnie chciałem zmierzyć do tego, żeby panu Adamowi oddać głos. Panie Macieju, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Natomiast odnosząc się do tej sprawy, to kilka kwestii. Po pierwsze, nie należy moim zdaniem, będąc w mojej roli, komentować sprawy, której nie znam faktów, jak to dokładnie przebiegało. Po drugie, pamiętajmy, nie wiem, czy ten protest miał miejsce na terenie kościoła. Jeżeli miał miejsce na terenie kościoła, to sytuacja robi się problematyczna z punktu widzenia prawa karnego, bo wtedy są znacznie większe możliwości działania dla osób, które czują się pokrzywdzone, w tym także dla policji czy prokuratury. Także to by trzeba było tutaj ustalić, czy to było przed kościołem, czy w kościele. Po trzecie, przypomina mi się jedna historia. Historia odważnych kobiet, tak zwanych kobiet z mostu w Warszawie, w tym Elżbiety Podleśnej, które swego czasu postanowiły, to było dokładnie w 2017 roku, 11 listopada postanowiły wyjść na most i zaprotestować przeciwko marszowi, który no, niespecjalnie odnosił się do wartości, jaką jest niepodległość Rzeczypospolitej, tylko po prostu do wartości, które raczej nie powinny być tego dnia świętowane. I one próbowały ten marsz zablokować, ale w istocie zostały pobite i skopane przez uczestników tej demonstracji. I to, co się stało później, to było najciekawsze, że to one miały problemy prawne, a nie ci, którzy pobili. W stosunku do tych, którzy pobili, w zasadzie nie toczyło się żadne postępowanie, co więcej, było ono uzasadniane na zasadzie takiej, no, że mieli prawo się zdenerwować, tak? I co więcej, policja nie interweniowała w ogóle w trakcie tego zajścia, jakby nie, starając się nie rozjuszać tłumu i, no i po prostu być raczej powściągliwa, czyli tak naprawdę nie zaoferowała obrony praw i obrony przed przemocą dla tych kobiet, które zostały w ten sposób zaatakowane. I takie sytuacje się niestety w Polsce zdarzają, że osoby, które walczą o wartości, stają się ofiarami systemu, a ci, którzy są sprawcami przemocy, uciekają od odpowiedzialności i są często w tym zakresie wspierani przez państwo. I także w kontekście strajku kobiet, co obserwowaliśmy, ta słynna historia pobicia dziennikarki we Wrocławiu, gdzie najpierw prokurator próbował wszcząć postępowanie przeciwko sprawcy, po czym nagle został odsunięty od sprawy. To jest, myślę, że trudna rzeczywistość naszych czasów. Natomiast jedyne, co można zrobić w tej sytuacji, to porządnie korzystać z pomocy prawnej. Czyli wszędzie tam, gdzie można, nie zdawać się na tylko i wyłącznie krzyczenie w mediach, internecie i amatorszczyznę, tylko korzystać z pomocy profesjonalistów, bo oni wiedzą, jak pomóc, ale także jak udokumentować te zdarzenia. To z punktu widzenia i teraźniejszości, i przyszłości ma fundamentalne znaczenie. Ja tutaj też przytoczę taką sytuację, o której się dowiedzieliśmy przed moim premierowym odcinkiem, dosłownie 5 minut tutaj, jak siedzieliśmy w poczekalni z moimi poprzednimi gośćmi. Napisał do mnie mój kolega, którego policja zatrzymała za znak na maseczce, znaczy za propagowanie niby znaków hitlerowskich. To nie jest do końca to główne kuriozum sytuacji, bo najgorsze chyba w tym wszystkim było to, że policjanci po pierwsze się nie wylegitymowali, po drugie zaczęli go wyzywać, gdy policjanci potem w trakcie drogi poprosili go, żeby wysiadł, bo nie wiem, czy się rozmyślili, to usłyszał wypalaj lewacka szmato od policjanta. Jak w tym momencie interweniować, gdy policjanci nam się nie legitymują, a chcielibyśmy złożyć jakąkolwiek skargę albo w jakimkolwiek sensie zadziałać przeciwko policjantom w obronie swoich praw? To zacznie pan mecenas, czy ja? Panie mecenasie. Ciężko jest się do tego odnieść krótko, postaram się. I myślę, że to jest też dobry moment na przedstawienie takiej idei, która nie jest moja. Pan mecenas Furtak z Wrocławia, panu rzecznikowi znany, myślę, wymyślił zadawanie pytań w
trybie dostępu do informacji publicznej właśnie w tego typu sprawach, komendom, komisariatom. Właściwie to, co się stało i dlaczego tak się stało, my możemy takie pytania, taką skargę na czynności złożyć, tylko że z tego niewiele wyniknie procesowo, ponieważ ona zostanie po prostu rozpatrzona i oddalona właściwie, bez żadnego trybu odwoławczego. Natomiast pisanie tego typu pytań i wysyłanie ich i szerokie upublicznianie może się w mojej ocenie przyczynić do tego, żeby właśnie dokonywać jakiejś kronikarskiej pracy, która będzie kiedyś bardzo potrzebna, bo na pewno nikt nie rozstrzygnie tej skargi pozytywnie, bo by stracił pracę jeszcze tego samego dnia. Taka jest prawda. Natomiast tego typu pytania powinny padać, jest to oburzające, o czym pan przed chwilą powiedział. Oczywiście nie ma żadnych świadków tego zdarzenia, ponieważ jest kilku policjantów jadących radiowozem i młody człowiek, który został w sposób wulgarny potraktowany i wyrzucony z tego samochodu, bo im się odechciało po prostu. Zresztą nie wiem, co mogliby robić dalej. Bo pewnie pański właśnie przykład dowodzi tego, że dalej już właściwie nic nie ma do roboty. Tak? Jest śmieszność. Jest śmieszność, oczywiście, że tak, tylko że ja kiedy słyszę wyrok uniewinniający w takiej sprawie, kiedy słyszę postanowienie o umorzeniu, kiedy jest postanowienie o odmowie wszczęcia czegokolwiek, to zawsze sobie myślę o tym, że ktoś musiał pracować. Ci policjanci musieli myśleć, to duże słowo, ale jednak myślę, że myśleć, pisać, przeprowadzać czynności, następnie sąd się musiał nad tym pochylić, pomyśleć, najprawdopodobniej też coś napisać, bo nie wiem, jak pańska sprawa się ma, czy ona w ogóle istnieje, czy nie, czy ktoś wystąpił z wnioskiem o uzasadnienie. U pani Małgorzaty wystąpiono z takim wnioskiem, więc ta sprawa się jeszcze nie skończyła i pewnie nie skończy. Chodzi mi o to, zmierzam do tego, że my wszyscy jako podatnicy płacimy za to, żeby organy tego państwa pracowały nad takimi rzeczami, tak, a nie nad bardzo ważnymi rzeczami, które się gdzieś toczą obok nas, zupełnie niezauważone. Panie, ja bym do tego jeszcze dodał to, co bym nazwał kulturą biurokracji. A mianowicie, nawet jeżeli ten kolega nie jest w stanie zidentyfikować tych funkcjonariuszy, to jest w stanie napisać w piśmie, gdzie się to zdarzyło, na jakiej ulicy, o jakiej godzinie i opisać całe zachowanie. I wysłać to do tego komendanta rejonowego policji, takie pismo informujące o zdarzeniu. Teraz być może to nic nie da, być może to zostanie wyrzucone do kosza, być może nie jest to skorzystanie z tego formalnego środka zażalenia na zatrzymanie i tak dalej, ale jednak taki dokument gdzieś zostaje w archiwach policyjnych i ktoś się może musi z nim zapoznać. Idealnie, gdyby to złożyć jeszcze na biurze podawczym z pieczątką, to ma się też termin, w którym tego typu pismo ktoś musi rozpatrzyć i jakoś na nie odpowiedzieć. I drodzy Państwo, no ja jestem też urzędnikiem państwowym, tak? Do mnie też się ludzie skarżą na postępowanie mojego biura, tak? I wiem, że jak do mnie docierają różne pisma, sygnały, to takie rzeczy się czyta, tak? Takie się zastanawia, co z tym zrobić, i bo nigdy nie wiadomo, kiedy zlekceważenie takiego pisma może się obrócić na niekorzyść osoby, która zlekceważyła, tak? No bo dostała sygnał, nic z tym nie zrobiła, a później po jakimś czasie na przykład się może okazać, że ten obywatel no, coś z tym pismem zrobił, tak? Poszedł do mediów albo gdzieś opublikował i tak dalej. Także najgorsze jest to zostawić, po prostu machnąć ręką i zostawić taką sprawę z boku, tak? Także jeżeli kolega się czuje pokrzywdzony, to w ten sposób powinien postępować. No i też nie wiem, jak wyglądają relacje, tak, ale no myślę, że wielu nastolatków, którzy uczestniczy w protestach, ma wsparcie swoich rodziców, którzy mogą trochę bardziej profesjonalnie pomóc. Ja pamiętam
wydarzenia sprzed 3 tygodni, posiedzenie w Senacie na temat Komisji Senackiej na temat przemocy ze strony policji, gdzie występował pan Marek Radziwon, wybitny intelektualista, wraz ze swoim synem, który właśnie był zatrzymany na noc przez policję, prawda? I to, że ten młodszy Radziwoń mógł liczyć na wsparcie i pomoc ojca, myślę, że miało znaczenie, tak, z punktu widzenia tego, jak ta sprawa była później opisywana w mediach i też z punktu widzenia tworzenia takiego poparcia społecznego i zainteresowania społecznego wokół tej sprawy. Ja jeszcze korzystając właśnie, że fachowców tutaj mamy w tych sprawach, chciałam się zapytać, bo działalność policji na różnych zgromadzeniach, nawet jak u nas w Opolu, nie jest tak drastyczna oczywiście jak w Warszawie czy w Krakowie, ale na przykład na młodzieżowym strajku klimatycznym w Opolu, policja chłopaka, który to organizował, chłopak młody, jeszcze niepełnoletni, super w ogóle chłopak, wszystko odbywało się grzecznie, kulturalnie, ludzie tam byli w odległościach, mieli po prostu te kartony z hasłami i on miał megafon, to podejście i próba wylegitymowania policji wygląda bardzo opresyjnie, ponieważ oni podchodzą w kilku takich potężnych facetów. Ja nie wiem, czy do takiego młodego chłopaka, gdzie jest zupełnie pokojowa demonstracja, są dzieciaki po prostu, bo byłam tego świadkiem i nawet rozmawiałam z policją na ten temat, żeby po prostu dali im spokój. Podchodzi w taki sposób opresyjny 4 czy 5 rosłych policjantów, którzy każą iść na bok, odtrącają nas wszystkich, jak ja oczywiście poszłam razem, żeby on się też czuł pewniej. I tam jeszcze kilka osób, oni oczywiście proszę się nie wtrącać, proszę się ten, jemu się nie przedstawiają, nie po prostu żądają od niego dokumentów, w taki sposób w ogóle bardzo obcesowy go traktują. Jak my się pytamy i usiłujemy, ale dlaczego, o co chodzi, proszę jakieś podstawy podać, no to się denerwują, żeby się nie wtrącać. No i jest to takie dla młodego chłopaka, który naprawdę no jest po prostu dobrym uczniem, fajnym chłopakiem i jest nagle w taki opresyjny sposób traktowany, no jest to bardzo na pewno nieprzyjemne. Także czy ta policja rzeczywiście w taki, czy to jest w ogóle adekwatne i czy policja ma prawo w taki sposób postępować? No jeżeli ktoś jest organizatorem zgromadzenia, no to ma prawo. To znaczy to, no drodzy Państwo, no to jeżeli mamy odwagę cywilną, żeby chwycić za megafon i krzyczeć coś na demonstracji, to też musimy mieć odwagę cywilną, żeby stanąć prosto twarzą w twarz w stosunku do policjanta i powiedzieć: tak, nazywam się Jan Kowalski, mieszkam tu i tu i czuję się organizatorem tego zgromadzenia. No on oczywiście bardzo dziwnie się zachował i absolutnie... No i tyle, i koniec. I być może nie ma co tutaj, no bo drodzy Państwo, to... Z boku po prostu się wydawało jakieś absurdalne, no wydawało mi się, że... Tak, to tylko, drodzy Państwo, takich rzeczy nie uregulujemy, to znaczy to nie możemy... Znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o zachowania policji, to skupiajmy się na tych, które faktycznie bez wątpliwości stanowią przekroczenie granic prawa. Wyzywanie kogoś, legitymowanie wszystkich jak leci, kotły, środki przymusu bezpośredniego, niewyszkolenie i łamanie rąk przy okazji stosowania środków przymusu bezpośredniego. To są wszystkie te rzeczy. Natomiast jeżeli legitymuje kogoś, kto... jak rozumiem, mieni się jako organizator, no bo jak trzyma megafon, to chyba ma jakąś kontrolę nad tłumem i to nie, nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj już szukali zaraz winy po stronie policji. Oni też mają jakieś swoje wytyczne, swoje zadania i też muszą swoją pracę wykonywać. Okay. Panie mecenasie, może jestem za mało wrażliwy tutaj. Panie rzeczniku, bo u nas jest troszeczkę inaczej i na szczęście nikt nikogo nie bije, ani nikt nie używa póki co i oby tak pozostało. Środków przymusu, według mnie gości chodziło bardziej o to, czy to demonstrowanie siły tak właśnie powinno wyglądać, kiedy ja ostatnio, byliśmy oboje zresztą, przecież tam 6 policjantów, jeden strażnik miejski, stanęli naprzeciwko Basi, która ma lat ile? To 60+. Basia miała megafon. Panowie policjanci grozili tym, że ten megafon zatrzymają,
i mówili o wykroczeniu przeciwko środowisku naturalnemu. No i gdybym w końcu nie pokazał legitymacji, to mnie również grożono tym, że utrudniam interwencję i w związku z tym, że ją utrudniam, zaraz zostanę też zatrzymany. Kiedy ją wreszcie pokazałem, pan policjant nagle zaczął rozmawiać tylko z Basią i w sposób grzeczny. Na szczęście strażnik miejski. Panie rzeczniku, zmierzam do tego, że u nas jest inne spektrum tych nadużyć, bo w mojej ocenie to są nadużycia. Pani Basia miała prawo korzystać z megafonu, nie popełniła żadnego wykroczenia i ja tego w sądzie dowiodę, bo u nas znowu stawiam dolary przeciw orzechom, że wystąpią z wnioskiem o ukaranie jej za to wykroczenie właśnie. A podczas zgromadzenia, jak wszyscy wiemy doskonale, no takich wynalazków jak megafon używać wolno. Ich nie wolno używać na co dzień, na ulicy, po prostu. No dobrze, ale tu wchodzimy jakby w inny temat, no bo wcześniej mówiliśmy o kwestii legitymowania, tak, a teraz mówimy o kwestii wykorzystywania przepisów ogólnych kodeksu wykroczeń do szykanowania. Tu się absolutnie, dokładnie na takiej samej zasadzie, jakby ktoś rozrzucił ulotki i by miał zarzut o to, że zaśmieca ulicę, prawda? A no, albo tak jak z panem Radziwoniem było, że on przez chwilę miał samochód włączony i ogrzewał się w samochodzie, no to mu zarzuty postawili, że stoi, prawda, na włączonym tutaj silniku i zatruwa środowisko. Absolutnie, no to jest jakby stara, można powiedzieć, metoda szukania pretekstu do tego, żeby ukarać. Natomiast z tym demonstrowaniem przemocy, drodzy Państwo, mi się wydaje, że policja może nie mieć wiedzy, jak wiele osób się pojawi. Proszę zauważyć, te strajki kobiet zaskoczyły policję. Tak? Nikt się nie spodziewał, że one tego 23 i następnych dniach będą tak masowe. Tak? Nagle z tych, panie mecenasie, przecież pan mecenas wielokrotnie organizował, czy był uczestnikiem demonstracji pod sądami, nawet oglądam czasami zdjęcia na Facebooku, no to ile tam ostatnim razie przed 22 października bywało? 10 osób, 20, 50, tak może, tak max. Jeśli tak? Nie mówimy o lipcu 2017 roku. Nie, ja już tak. Mówię teraz. Już mówię teraz. Tak. Kilkanaście osób tam czasem w porywach. Symboliczne w obronie, powiedzmy tu lepiej. Tak? No, w porywach. A teraz nagle przychodzi na demonstrację, przychodzą setki ludzi i nagle ta policja jest oszołomiona, bo nie wie, co się dzieje, tak? I nie wie, jak tutaj się do tego przygotować. Mi się wydaje, że to z tego się wzięło i później jak się kolejne demonstracje pojawiają, to oni wysyłają cały czas te środki policyjne, które są jakoś tam adekwatne do potencjalnego zagrożenia, ale te demonstracje też słabną, tak, i są mniejsze. Myślę, że z tego to się trochę bierze i później jest takie poczucie demonstracji siły, tak? Mnie się trochę wydaje, że są określone instrukcje na określone tematy. Bo oni się też różnie, policja się zachowuje. I w przypadku tego strajku klimatycznego tam naprawdę nie było dużo, nie wiem, tej młodzieży było, Maciek też był. Ile tam było osób? 30? Ze 100? Może setka, nawet nie cała podejrzewam. Nawet może mniej, mi się wydaje. Kilkadziesiąt osób było generalnie. Policja była porozstawiana, zagłuszali megafon. Swoim megafonem potężnym. Mamy stan epidemii. Takim po prostu robili atmosferę wojny jakiejś. Podczas gdy młodzież była no zupełnie, kompletnie taka pokojowa i w ogóle nawet jakichś krzyków nie było, tylko spokojnie ktoś tam coś mówił, czy właśnie ten Kacper, organizator, mówił przez megafon. Także chodzi mi o sam moment podchodzenia. Ich jest pełno było. I podchodzi do jednego chłopaka, żeby mu powiedzieć, że robi wykroczenie, bo z megafonem właśnie ochrona środowiska. I musi podejść pięciu takich wielkich facetów do szczupłego chłopaka, jeszcze niepełnoletniego. Znaczy ta przecież policja dwóch, trzech, no. Okej, okay, oni muszą zademonstrować, że to oni są ważni, że mają autorytet, to znaczy to jest smutne, że muszą, bo powinni go mieć po prostu, natomiast no, przez ostatnie wydarzenia raczej ucierpiał. Ja wracam do tego, że czym innym jest zupełnie protest w Warszawie, a czym innym jest protest w Opolu, gdzie zazwyczaj tych policjantów jest więcej niż osób, które demonstrują. I tam demonstracja tego autorytetu to jest demonstracja siły tak naprawdę. I ostatnio tak właśnie było z Basią. Nas tam było kilkanaście osób przecież i policjanci doskonale wiedzieli, ilu nas jest. No ich tym razem było trochę mniej, bo
ciut więcej niż połowę z nas w takiej liczbie byli policjanci interweniujący. Jest to niepoważne, a to powinno wyglądać poważnie rzeczywiście. Oczywiście mamy prawo do tego, żeby oczekiwać podstawy prawnej, podstawy faktycznej i tego, żeby się ten człowiek wylegitymował, bo on jest w pracy. To nie jest tak, że naszą wolność można ograniczać w jakikolwiek sposób. Okej, on ma prawo nas legitymować, natomiast on musi podać podstawę prawną i faktyczną, tak? I my musimy się dać wylegitymować, jeżeli je poda. No właśnie teraz zaczynamy czuć, że zaczynamy demonstrować w państwie niedemokratycznym, tylko w państwie opresyjnym. W państwie, w którym policja jest opresorem. Tak się czujemy. No to jest smutne bardzo, ale rzeczywiście to tak wygląda. Ja bym chciał jeszcze dopytać, jak odniesiecie się Państwo do zachowania pana Ziobry względem posłanki Szerif Gergus, której za wejście do kościoła z transparentem pan Ziobro wnioskuje, żeby uchylić jej immunitet. Jak Państwo się na to zapatrują? Immunitet rozpoczyna określony proces polityczny, bo musi być przeprowadzone postępowanie, musi odbyć się głosowanie. I pan minister Ziobro znalazł okazję, żeby zaczepić istotną przedstawicielkę lewej strony i z tej okazji skorzystał. I nawet jeżeli to się skończy, nawet jeżeli później będzie prowadzone postępowanie, no to on dzięki temu ma samograja politycznego, który będzie jakimś tasiemcem wałkowanym przez najbliższe dni i tygodnie i który będzie przykrywał inne wydarzenia i który będzie prezentowany w mediach prawicowych jako prawdziwa obrona tradycyjnej wiary i chrześcijaństwa, a pani Scheuring-Wielgus będzie prezentowana jako ten wróg. I zamiast zajmować się rzeczywistymi problemami Kościoła katolickiego, a wiemy, że te problemy istnieją, to pan minister będzie teraz przedstawiał panią posłankę jako tutaj swojego wroga ideowego i wroga całej chrześcijańskiej tradycji narodu polskiego. Dokładnie tak, a posłanka lewicy powinna zrobić dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę, bo nic innego zrobić nie może tak naprawdę i tych wolnych sądów bronić podczas tych postępowań, a jeszcze niech się przytrafią postępowania dyscyplinarne sędziom, którzy będą oceniać tą sytuację, o ile to w ogóle na etap sądowy dojdzie, tak? Bo może być też po prostu znane w cudzysłowie grillowanie i przetrzymywanie tej sprawy na etapie przygotowawczym, tak żeby tylko prokuratura mogła nią grać. Natomiast wtedy politycznie grać musi również pani poseł Scheuring-Wielgus. Dla mnie to jest po prostu obrzydliwe wykorzystywanie, naginanie prawa po to, żeby szykanować i represjonować przeciwników politycznych. Po prostu no, czyli coś, co się dzieje. Ale ja pani powiem, że ma pani absolutnie rację, tylko tak możemy na to patrzeć. Tylko jak patrzymy na to, że to jest naginanie prawa, to oceniamy sytuację, jakby się ona zdarzyła w normalnej rzeczywistości. W normalnej rzeczywistości, gdzie mamy powiedzmy w miarę niezależną prokuraturę, która w jakimś jednym indywidualnym przypadku to prawo naciąga, nagina, wykorzystuje. Ale my mamy cały aparat prokuratury skonstruowany w taki sposób, żeby tego typu sytuacje każdego dnia urzeczywistniać. I to się zaczęło w zasadzie z początkiem 2016 roku i w tym systemie tkwimy coraz głębiej. Tak? Tylko po prostu tak jak przez pierwsze 2 lata nie zawsze to dostrzegaliśmy, bo byliśmy skoncentrowani na innych rzeczach, na Trybunale Konstytucyjnym, później na sądach, na Sądzie Najwyższym. Tak dopiero w zasadzie, tak mniej więcej od 2018 roku, prokurator generalny zaczął pokazywać, na czym polega ręczne sterowanie i tworzenie różnych sytuacji tego typu, w zasadzie każdego dnia. Tak? I co więcej, to jest na tyle ciekawa metoda polityczna,
że prokurator może podejmować pewne działania polityczne, a umywać jednocześnie ręce, mówić, to niezależna prokuratura, prawda, to robi. No, to trochę jest... na takiej zasadzie, jak Jacek Kurski mówi, że on tutaj dba o wolność słowa w mediach publicznych. No, no tak, pewnie. No. Wszystko odwrotnie. I biorąc pod uwagę, że pan Zbigniew Ziobro jest posłem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym równocześnie, no to gdzie to jest trójpodział władzy? Gdzie to są w ogóle, gdzie to jest niezależność kogokolwiek od czegokolwiek? Nawet władzy ustawodawczej od wykonawczej. Nie mówiąc już o prokuraturze niezależnej. Te kwestie już pozostały tylko i wyłącznie w ramach teorii. No. No nie mamy już no właśnie. No właśnie. Znaczy, drodzy Państwo, to co ja mogę powiedzieć, jaki ja mam zarzut duży w stosunku do opozycji, a mianowicie, że w 2016 roku pod koniec został przygotowany kompleksowy raport na temat prokuratury autorstwa Komisji Weneckiej. I naprawdę nic z tym raportem nie zrobiono. To znaczy, no, to nie może być tak, że jest jakiś jeden rzecznik, który się jeszcze upomina, że taki raport powstał i że on ma znaczenie. Także to powinien być temat, który jest cały czas wałkowany, non-stop kolor, tak? A my tak od tematu do tematu, od tematu. Zauważcie, teraz przez chwilę się uspokoiło w zakresie stosowania przemocy przez policję, no bo nie ma teraz żadnych demonstracji, zbliżają się święta, tutaj po ostatnich wypadkach po posłance Nowackiej, prawda, i tym ataku gazem i po 13 grudnia jest taki względny spokój, ale proszę zauważyć, że ja nie widzę, żeby opozycja proponowała jakieś, nie wiem, zmiany w prawie, jakieś formy dyscyplinowania policji, tak jakby tematu już nie było, tak, to znaczy jesteśmy teraz w innym miejscu, tam zajmujemy się innymi zagadnieniami i nie wiem, rozliczaniem z tytułu tego, dlaczego nie ma testów na lotnisku. No to też jest ważne oczywiście, tylko że to są bieżące wydarzenia, tak? A tu skuteczność zależy od pewnego długoterminowania budowania, tak, zainteresowania określonymi tematami. Ja mam wrażenie, że po prostu to na tym polega, że PiS robi tego wszystkiego tak dużo, że po prostu coraz trudniej jest to ogarniać, a niestety... Ale na kilku ważnych rzeczach można by się było... Ale na kilku ważnych rzeczach rzeczywiście można się skoncentrować i to jest smutne, że właśnie ta parlamentarna opozycja poza grupą tych młodych takich posłów, którym się chce działać aktywnie na rzecz obywateli, to w zasadzie ta duża grupa się jakby wydaje zupełnie bezradna i zupełnie jakby sparaliżowana. Nie wiem, czym sparaliżowana, czy obawą, żeby się nie skrócić kadencji i żeby nie stracić uposażeń poselskich, czy nie wiem, no po prostu przerażające to jest, bo chyba mimo wszystko przy jakiejś dużej determinacji jedności opozycji mogliby wszyscy razem tam w tym parlamencie coś jednak zrobić. No i tutaj musimy postawić niestety kropkę. Już? Program dobiegł końca. Moją gościnią i gośćmi byli pani Małgorzata Besianicka, pan Adam Bodnar i pan Mecenas Jacek Różycki. Dziękuję Państwu bardzo, było mi bardzo miło Państwa gościć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się już w przyszły czwartek. Dobranoc. Dobranoc.